duży szacunek. Okej. Okay. A jak w takim razie, Kamil, skomentujesz bardzo wyrazistą akcję, która jest typową polską akcją na przekleństwo sukcesu kogoś innego, czyli akcja pod tytułem Nie jara mnie Kamil Bednarek. O, pojawiła się w internecie. No, słyszałem taki kawałek w czacie w ogóle. Tak. Dlaczego seks z kobietą jest odwrotny? Dlaczego seks z zimnym boczkiem jest lepszy od seksu z kobietą? Bo zimny boczek nie słucha Bednarka. A tak poza tym wszystko jest okej, nie? No to może wróćmy do programu mniej gastronomicznego. Nie, ale jak tą akcję wytłumaczysz? Zrozumiałeś już, że w Polsce sukces to przekleństwo? Wiesz co, w pewien sposób tak. Kiedyś powiedziałeś mi taki fan, nie wiem czy dobrze to pamiętam, no, że jeżeli ktoś wychodzi poza przeciętność, to ludzi to boli, nie? Że, no, że dlaczego nie ja? No stary, przecież gram 7 lat na przykład, powiedzmy, czy 8, mhm, męczę się, zdzieram i tak dalej, a taki Bednarek sobie wyszedł, zaśpiewał 3 piosenki, nagle a, wszyscy go kochają, stary. Aha. Ja wiesz, ja ich rozumiem, to jest w pewien sposób zrozumiałe, ale z drugiej strony dlaczego takie zawisne, nie? Bo... Ale nie przyzwyczaiłeś się? No już przyzwyczaiłem. Zabić, idziesz sobie ulicą, na przykład miałem czasami takie akcje, że wiesz, idę i gdzieś tam grupka dzieciaków biegnie. Ostatnio byłem w Toruniu i sobie idę, a tu nagle taka grupa dzieciaków. Ty jesteś Bednarek! I tak, wiesz, proszę o jakiś ten... Podkład, uwaga. Jak ze szczęk, uwaga, nie śpij. Ścisza, wiesz, chwila grozy, co się dzieje? No powiedzmy, że taka chwila grozy. No. Tak, to ja. I wiesz, i nagle... Jakiś krzyk i tak dalej. Siedziałem, ja się wkręciłem też. No i a ty co? No, a ty ja co? Wtedy mówię, tak to ja, ziom, ciema w ogóle. Jeszcze. Oni mówią, chodź do naszego radia, jesteśmy z Radia Maria. Z nami na nie ureśliśmy, bo się nie uczyliśmy. To jest koniec historii? Nie, chcieli mi na plac zabaw zabrać i ten, ogólnie mówię, a czemu nie, ziomek, to jest w ogóle. Bednarek, mamy plastelinę, chodź za mi polepisz.